Lubię śmieci jeść, lubię śmieci jeść. No to teraz zrobimy mnożenie się śmieci. Nasz Oskar jest zachłanny, nie wystarczy mu jeden śmieć. Będziemy klonować te śmieci. Czyli na starcie będzie jeden duszek główny i ten główny duszek będzie miał swoich braci, swoje siostry, bardzo podobne do niego, tak zwane klony. No więc na początek wydaje się prosta sprawa. No dobrze, utworzymy klonowanie i to wszystko. No okaże się po czasie, że nie to wszystko, ale zacznijmy od utworzenia klonowania. Otóż teraz tak, zdarzenia, kiedy kliknięto flagę, zawsze, no bo mają te śmieci nam się namnażać w kółko, w kółko, w kółko, zawsze utwórz klona z siebie. No i wydawałoby się prosta sprawa, uruchamiam grę, ciach, no i nie za dobrze to wygląda. Dlatego, że nasz główny śmieć spada i co chwilę w kółko tworzą się jego klony. Tak, popatrzcie, ile się ich tu natworzyło. Jeden, drugi, no miliony tych klonów. Nie ma tam po pierwsze żadnego opóźnienia. Te klony się tworzą w kółko, a po drugie te klony nie spadają. One ignorują część tego, co jest w głowie. Tylko część, no bo myszką da się je przesuwać, czyli klikanie działa. Co one ignorują? One ignorują to, co się dzieje, kiedy kliknięto flagę. No bo skoro kliknięto flagę, no to już nie. Podczas tworzenia klona już nie ma kliknięcia flagi. To już się nie zaczyna uruchamiać. Czyli mamy problem, po pierwsze taki, że za szybko, no ale temu możemy pomóc, bo damy poczekaj na przykład utwórz klona, a potem poczekaj na przykład jedną sekundę, albo nawet dwie sekundy. No i faktycznie już jest lepiej, bo już te śmieci kolejne są raz na dwie sekundy, a nie całe stado. No ale dalej nie spadają. Dalej jest z nimi problem. No więc po pierwsze tak, troszkę mi za szybko spada ten śmieć, więc pamiętacie, że szybkość spadania była tu. Minus 2, więc ja sobie dam minus 1. No ale teraz tak, muszę zrobić, żeby śmieci, które zaczynają jako klony, również spadały. No bo teraz jest tak, kiedy kliknięto flagę, no to wtedy ma losować położenie i ma robić spadanie. No ale w momencie, kiedy klon się pojawia, to już flaga została kliknięta. Już tego zdarzenia nie ma. Więc nasz klon nie ma w mózgu, że ma spadać i że ma wylosować sobie miejsce. Więc teraz stworzę własny blok. No, dzisiaj będzie trudniej. Utwórz blok i dam sobie spadanie. OK. I teraz to, co było tutaj odpowiedzialne za spadanie, no to wrzucam jako definiuj spadanie. I co mi to da? Otóż ustawię sobie, kiedy kliknięto flagę, zrób spadanie, ale również mamy w kontroli, kiedy zaczynam jako klon, to co zrób? Zrób też spadanie. No i co? Będzie lepiej? Uruchamiam. Gra się uruchomiła. O, wszystkie klony pięknie spadają. Spadają, ale nie będzie się ich dało wrzucić do Oskara. O, klon przeleciał przez kubeł. Bo tylko główny program, główny śmieć, ma tutaj, kiedy kliknięto flagę, ma właśnie dotykanie szarego kubła. Więc muszę zrobić dokładnie to samo. Utwórz blok, dotykanie szarego. OK. I teraz to, no robi się skomplikowane. To, co było w dotykaniu szarego. Miejsce mi się kończy, muszę sobie troszeczkę to poukładam, czyli tu mam spadanie. Kiedy kliknięto flagę, to spadaj. Kiedy zaczęto jako klon, to ten. No i to samo z dotykaniem szarego. Kiedy kliknięto flagę, to dotykaj szarego, ale kiedy zaczynam jako klon
to też muszę dotykanie szarego badać. No, może troszkę nazwałem ten bloczek nie za ładnie, może mogłem go nazwać zbadaj dotykanie szarego, ale już teraz mi to powinno działać. Uruchamiam grę, no i przenoszę tego do kosza, tego do kosza, tego do kosza, tego do kosza. O, wszystkie spadają. I Oskar aż nie wie, co z tym zrobić, bo jak kolejne śmieci lecą, to nawet nie zdąży wyskoczyć z kubła, a już śmieci na niego spadają. Musimy się zastanowić w dalszej części, co z tym zrobić, czy tak to zostawić, czy inaczej. No, ale już śmieci są. No, leci ich bardzo dużo, gra się zrobiła bardzo trudna, dlatego że bardzo często te śmieci się losują. No i zapraszam do następnego odcinka, w którym będziemy rozbudowywać naszą grę o kolejne elementy. Troszeczkę zmienimy losowanie pojawiających się śmieci, z czasem pojawią się, tak jak mówiłem, inne śmieci, inne kubły, uporządkujemy sobie pewne zasady gry, ale już gra zaczęła być grywalna. No i zapraszam w związku z tym do dalszej rozbudowy.